tym tygodniu spotkaliśmy się ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, ale także w udziale naszego projektanta, który wygrał ten międzynarodowy, przypomnę, konkurs na rewitalizację rotundy. Umówiliśmy się na to, że przeanalizujemy stan faktyczny, opierając się także na dokumentacji, na tym, co mamy dzisiaj faktycznego. Przyszły tydzień przyniesie tak naprawdę więcej informacji, co i jak możemy zrobić. To się przełoży na długość trwania projektu, czy ten projekt zostanie zrealizowany w miarę szybko i będzie kontynuacja prac, czy też może rozłożyć się w czasie, ale o tym nie chcę na dzisiaj mówić.